Szanowni Państwo, witam na naszym kolejnym spotkaniu, tak jak zapowiedzieliśmy niedługo po poprzednim. Dzisiejszym tematem będzie sytuacja Polaków na wschodzie, a konkretnie na Białorusi i Ukrainie, co było przedmiotem badań raportu Instytutu Generała Wrocława Andersa, a naszym dzisiejszym gościem będzie właśnie prezes tegoż instytutu, pan Bartosz Czajka, który także jest pełnomocnikiem wojewody lubelskiego do spraw rozwoju edukacji historycznej, konsultantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz także doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ze swojej strony jeszcze tylko wspomnę, tak jak zawsze mam to w zwyczaju, że pytania proszę zadawać w trakcie spotkania, z racji tego, że mamy też drobne przesunięcie czasowe między faktycznym czasem trwania spotkania, a tym, który pojawi się na transmisji, to jest około 30 sekund, tak? I gdyby się pojawiło pytanie pod koniec dyskusji, moglibyśmy nie być w stanie go zadać naszemu prelegentowi. Także pytania proszę o wpisywanie w komentarzach i ja ze swojej strony nie przedłużam, oddaję głos Bartoszowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie i możliwość zebrania głosu w sprawie, myślę, bardzo istotnej zarówno dla naszej pamięci historycznej, dla polskiej racji stanu i dla setek tysięcy Polaków, którzy żyją do dzisiaj na terenie Ukrainy i Białorusi. Chciałem podzielić się z Państwem wynikami raportu, który Instytut Andersa przygotował i opublikował w zeszłym roku. Jest to raport Kondycja środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi, współczesność i perspektywy. Raport przygotowałem wraz z Aleksandrem i Marią Lewkowiczami. Myślę, że jest to o tyle cenne, że Aleksander jest Polakiem pochodzącym z Ukrainy, Maria jest Polką pochodzącą z Białorusi. Razem postanowiliśmy zająć się tą kwestią i myślę, że jest to jeden z niewielu, tak naprawdę jeden z pierwszych raportów, które miały za zadanie całościowe spojrzenie na problematykę środowisk polskich, przede wszystkim przez pryzmat organizacji polskich, jakie istnieją na Ukrainie i Białorusi. Dotykamy tam także kwestii organizacji, które istnieją na terytorium Polski, których statutowym celem jest pomoc Polakom na wschodzie. Zajmujemy się przede wszystkim szeroko rozumianą tożsamością narodową, kulturą, tradycją. Mniej skupiamy się na kwestiach gospodarczych, mniej skupiamy się na kwestiach związanych chociażby z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego, jeśli chodzi o zabytki i te dziedzictwo, które tam pozostało. Bardziej skupiamy się na ludziach i ich aktywności na sferze kultury, edukacji i szeroko rozumianemu społeczeństwu obywatelskiemu. Tam na wschodzie właściwie to pojęcie nie do końca funkcjonuje, ale przede wszystkim jest to ten sektor właśnie organizacji polonijnych. I w ogóle skąd powstał pomysł i skąd spostrzegliśmy potrzebę, aby taki raport powstał. Otóż my jako zespół Instytutu Andersa wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie od kilku lat organizowaliśmy projekt skierowany do młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi pod nazwą Aktywni dla Polski. I ten projekt dał nam szansę spotkania z młodymi osobami w takich niewielkich studyjnych grupach z osobami, które są zaangażowane w działalność organizacji polskich czy też polonijnych na wschodzie. I to były przede wszystkim osoby młode, bo właśnie do osób młodych skierowany był ten program. Już podczas naszej działalności jeszcze studenckiej mieliśmy okazję wielokrotnie spotykać młodych Polaków ze wschodu, którzy przyjeżdżali na studia, przyjeżdżali na różnorakie wymiany, uczestniczyli w projektach organizowanych chociażby przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Mieliśmy okazję się z nimi spotkać i dostrzegliśmy już wtedy potrzebę powstania takiego programu, ponieważ uznaliśmy, że ta grupa właśnie tych młodych Polaków, może nie najmłodszych, ale po 18 roku życia, takich, którzy
skończyli szkołę, idą na studia, w dużej mierze traci troszkę kontakt ze środowiskiem polskim. Ich aktywność wcześniej realizowana chociażby w harcerstwie, gdzieś przy parafiach, jakby maleje, ten kontakt właśnie ze środowiskiem polskim się urywa. I gdzieś to jest taki moment dosyć newralgiczny, w czasie którego ta polska tożsamość gdzieś ulega zanikowi, coraz mniej używają języka polskiego. My postanowiliśmy w jakiś sposób na to odpowiedzieć, właśnie stąd wziął się ten program Aktywni dla Polski. I podczas niego, podczas rozmów z jego uczestnikami, podczas różnych szkoleń, które staraliśmy się organizować na jak najwyższym poziomie, też chcieliśmy, żeby te osoby mogły się bezpośrednio spotkać z przedstawicielami polskich samorządów, organizacji pozarządowych, świata polityki, aby mogli podzielić się spostrzeżeniami, a także no, w pewien sposób też wyrazić jakieś swoje obawy, wnioski, zastrzeżenia do tego, jak funkcjonuje polityka chociażby polska wobec mniejszości polskiej na wschodzie. I zobaczyliśmy, że mimo ogromu starań, ogromu, może nie ogromu środków, ale dużych środków, jakie zostały na ten cel przeznaczone, mimo setek organizacji polskich, jak działają, mimo bardzo wielu organizacji, jakie mają siedziby w Polsce i niosą pomoc Polakom na wschodzie, no cóż, z jednej strony ta liczba Polaków maleje, coraz mniej przede wszystkim młodych osób mówi po polsku, identyfikuje się jako Polacy. I cóż, z drugiej strony te młode osoby, które starają się w jakiś sposób zachować swoją tożsamość, nie zawsze mają chociażby okazję do tego, żeby nadawać ton tym organizacjom, w których są. Często one mówiły, że no w ich wieku, czyli 18-30 lat, wieków więc, z których są, między innymi ja jestem, gdzie już bardzo, bardzo aktywnie możemy działać. Możemy na przykład kreować organizacje pozarządowe, już wielu ludzi wchodzi gdzieś tam do świata polityki, do świata samorządu, do świata biznesu. Oni nie mogą przebić pewnego sufitu, są traktowani jako osoby mało doświadczone, przez co nie jest na przykład na nich cedowana część obowiązków w ramach chociażby organizacji polonijnych. Uznaliśmy, że te organizacje, tak jak powiedziałem, to są organizacje tworzone przez ludzi całkowicie społecznie, przez ludzi, którzy tworzą te organizacje od kilkudziesięciu lat, którzy ogrom pracy, wysiłków to tworzyli. Chcielibyśmy też im pomóc w formie takiego raportu, żeby wskazać może, które obszary nie są dobrze zagospodarowane, które obszary należałoby poprawić. Może niektóre kanały komunikacji, może niektóre praktyki stosowane przez te organizacje. Właśnie dlatego powstał ten raport. Z jednej strony, żeby pokazać zarówno polskim decydentom, polskim członkom organizacji pozarządowych, organizacjom patriotycznym, z których tak naprawdę każda mniej lub bardziej jest jakoś zaangażowana właśnie w kultywowanie tej tradycji kresowej, tradycji dawnej Rzeczypospolitej, żeby pokazać, z jakimi problemami dzisiaj zmierzają się organizacje polskie na wschodzie i gdzie może są te obszary, w których warto coś zmienić. A więc właśnie przede wszystkim chcieliśmy wskazać na postawy i potrzeby młodego pokolenia Polaków, ponieważ tego młodego pokolenia Polaków, które żyje na wschodzie, no ponieważ to przede wszystkim od tej grupy zależy przetrwanie polskiej świadomości na wschodzie, to też ta grupa no, ulega najszybszym procesom białorutynizacji, ukrainizacji, rusyfikacji, no bo na co dzień nie ma kontaktu z tą polską kulturą. Po części ma ten kontakt z domu, w szkole już rzadziej, później na studiach, w pracy, także jest to na wschodzie duży, duży problem. Ale no, nie chcieliśmy znowu patrzeć na Polaków na wschodzie jako ludzi zagrożonych wynarodowieniem, w jakiś sposób represjonowanych, chociaż oczywiście ten temat narzuca się sam, kiedy spojrzymy na sytuację Polaków i chociażby Związku Polaków na Białorusi i działaczy tego związku. Ale chcielibyśmy bardziej spojrzeć na tych ludzi jako pewną szansę, jako ambasadorów polskiej kultury i języka, jako nośnika pewnych wartości cywilizacyjnych, który stanowi wspólny mianownik dla wszystkich narodów dawnej Rzeczypospolitej, dla Polaków, Białorusinów, Ukraińców,
z którymi kiedyś stworzyliśmy jedno państwo, więc uznaliśmy, że właśnie takie spojrzenie, jako na ambasadorów polskiej kultury, a nie ludzi, których tylko trzeba zakonserwować w nich tą polską kulturę, właśnie, że takie spojrzenie jest nam potrzebne, o tym jeszcze będę mówił. Na początek może kilka takich faktów dla osób, które mniej zajmowały się tematyką Polaków na Ukrainie i Białorusi, a więc oczywiście krótkie statystyki. Dysponujemy danymi oficjalnymi, które od razu powiem, są często kwestionowane przez działaczy, chociażby działaczy związków, organizacji polskich na wschodzie. Według danych oficjalnych na Białorusi żyje niecałe 300 tysięcy naszych rodaków. Dane nieoficjalne, no mówię tutaj oczywiście o większej liczbie. Natomiast na Ukrainie spis powszechny z 2001 roku, gdyż to jest ten najnowszy, którym dysponujemy niestety, wykazał 146 tysięcy naszych rodaków. No, według wspólnoty polskiej wówczas szacowana liczba to było 900 tysięcy. Według szacunków Związku Polaków na Białorusi to mogło być nawet 2 miliony. Tutaj nawet po lewej stronie na dole widzimy taką mapę, która wskazuje na procent ludności wyznania rzymskokatolickiego. Już tutaj widzimy, bardzo duża część tych osób identyfikuje się jako Polacy, więc tutaj rzymskich katolików na Ukrainie w 2010 roku miało być około 2,7%, a więc możemy zakładać, że duża część właśnie z tych ludzi to byli Polacy, a więc to już nam daje liczbę dużo większą niż te 146 tysięcy, ale fakt faktem, że coraz większa część wiernych to są Ukraińcy już, a nie Polacy. Bardzo taka istotna kwestia to jest użycie języka polskiego jako ojczystego. Jeśli chodzi o spis powszechny, a więc dane oficjalne, język polski jako ojczysty na Białorusi wskazało nieco ponad 19 tysięcy osób, natomiast na Ukrainie nieco ponad 18,5 tysiąca. Więc tak naprawdę tylko niewielka część Polaków na co dzień używa języka polskiego i wskazało język polski jako język ojczysty i o tym też warto pamiętać. Jeśli chodzi o organizacje polskie na Ukrainie i Białorusi, w 2016 roku istniało na terenie Białorusi 111 organizacji polonijnych, natomiast o wiele więcej takich organizacji było na Ukrainie, bo aż 575. Są to dane zebrane przez Polski Główny Urząd Statystyczny. Na stronie GUS-u jest tabela, która ukazuje w ogóle wszystkie organizacje polonijne, jakie udało się zawrzeć właśnie w tym zestawieniu na całym świecie, więc zachęcam osoby, które są zainteresowane tym wątkiem, żeby na stronę Głównego Urzędu Statystycznego zajrzeć. My, opierając się też na tych danych GUS-u, ale także na swoich doświadczeniach, podzieliliśmy na potrzeby raportu te organizacje na takich pięć, powiedzmy, sektorów. Są to zwykłe organizacje, stowarzyszenia i fundacje, federacje organizacji, instytucje edukacyjne, media i organizacje religijne. I cóż, postaram się w największym skrócie omówić te organizacje. Pierwsza grupa to są takie organizacje typu Związek Polaków na Białorusi, Związek Polaków na Ukrainie, chociaż tutaj jest to, można by to uznać także za organizację federacyjną. Są to organizacje w pewien sposób multifunkcyjne. One zajmują się zarówno nauczaniem języka polskiego, kulturą polską, przy nich działają chóry, przy nich działają takie szkółki sobotnie nauczające języka polskiego oraz polskiej historii. Te organizacje często działają gdzieś przy parafiach. Z organizacji młodzieżowych, które nas tutaj w pewien sposób najbardziej interesowały, do tej grupy zaliczyliśmy także harcerstwo. Tutaj jest akurat screen z profilu w serwisie Facebook harcerskiego chówca Wołyń, który no, też nam się wydaje, między innymi na podstawie analizy mediów społecznościowych, jako taka jedna z bardziej aktywnych organizacji młodzieżowych polskich na Ukrainie.
Tutaj mamy też różnego rodzaju organizacje, takie powiedzmy kulturalne, artystyczne. Do nich zaliczyli się m.in. Polski Teatr Ludowy w Lwowie, jedną z najstarszych, bo działających aż od lat 50. organizacji polonijnych, czy też polskich i przez wiele lat jedyną, bo oczywiście w czasach Związku Sowieckiego ta działalność, powiedzielibyśmy u nas w Polsce pozarządowa, była oczywiście bardzo mocno reglamentowana. Oczywiście szczegóły dotyczące funkcjonowania tych organizacji, ich jakby poziomu organizacyjnego, my staraliśmy się zebrać zarówno z danych Głównego Urzędu Statystycznego, po części także z ankiet, które przeprowadziliśmy, o tych ankietach jeszcze wspomnę później, ale także z bardzo łatwo dostępnych profili w mediach społecznościowych, ze stron internetowych. Myślę, że tak się mówi, że to jest wizytówka każdej organizacji. Rzeczywiście tak jest, bo oczywiście niektóre profile, niektóre strony internetowe były prowadzone bardzo na bieżąco, mimo pandemii COVID w wielu organizacjach, chórach, organizacjach harcerskich dużo się działo, w innych mniej. To też nam dużo mówi o tym, w jaki sposób dana organizacja funkcjonuje i jak działa. Dalej ujęliśmy w raporcie organizacje edukacyjne. Oficjalnie, znowu według danych polskiego GUS-u, na terenie Białorusi funkcjonowały 23 placówki edukacyjne, a na Ukrainie aż 138. Natomiast są to nie są takie typowe szkoły włączone w publiczny system edukacji. Są to placówki chociażby przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Tutaj mamy zdjęcie z Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Są to często jakieś szkółki działające przy parafiach, kursy języka polskiego, za które no oczywiście rodzice też muszą w większości przypadków płacić. Natomiast pełną edukację w języku polskim można odbyć w 6 szkołach na Ukrainie i w 2 szkołach na Białorusi. Z tym, że tutaj już na Białorusi pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że najmłodsze roczniki trafiające do tych szkół, które powstały z pieniędzy polskich podatników, będą już miały edukację w języku białoruskim. No też to jest oczywiście pewna forma represji wobec mniejszości polskiej. Na Ukrainie w 2019 roku przyjęto też taką ustawę na temat, znaczy dotyczącą języka ukraińskiego jako języka urzędowego. Na podstawie tej ustawy też tutaj pojawiły się bardzo różne zarzuty, niepokoje, po części oczywiście słuszne, że to nauczanie po polsku na Ukrainie może być w dużym stopniu ograniczone do 2023 roku. Ta ustawa, analizowana tutaj przede wszystkim przez kolegę Aleksandra Lewkowicza w naszym raporcie, no też ma wiele takich luk, które być może pozwolą na zachowanie tej takiej pełnej edukacji w języku polskim, ponieważ tam w pewien specjalny sposób traktowane są języki państw Unii Europejskiej, no ale tutaj to już zobaczymy. Jeśli chodzi o media, cóż, oczywiście na Ukrainie, Białorusi nie działają normalne stacje telewizyjne, programy radiowe. W większości Polacy mają dostęp do polskich stacji radiowych. Oczywiście teraz jest internet, więc też tam wszystko można znaleźć. Natomiast no, nie ma takich typowych rozgłośni radiowych. Są różnego rodzaju inicjatywy, chociażby radiowe, które wykupują czas antenowy w ukraińskich mediach takich prywatnych, ale no, to jest dosłownie kilka godzin w tygodniu. W miarę dobrze rozwija się prasa drukowana. Oczywiście na Ukrainie wychodzi Kurier Galicyjski. Na Białorusi taki wiodący portal informacyjny to jest oczywiście Znadniemna, portal Związku Polaków na Białorusi. O Związku Polaków jeszcze pewnie też przyjdzie nam powiedzieć. Także media katolickie, chociażby prowadzone w Grodnie, tutaj Słowo Życia, ale także różne media prowadzone chociażby przez archidiecezję lwowską. Natomiast no, poziom tych mediów też jest bardzo różny. Tak naprawdę strony internetowe, wielu z nich już są po prostu nieaktywne. Tutaj to szczegółowo opisujemy w raporcie. No i oczywiście organizacje religijne. Chodzi tutaj przede wszystkim o Kościół katolicki.
Na terenie Ukrainy w 2011 roku istniało około 900 parafii, natomiast na Białorusi w roku 2009 istniało 600 parafii. No i oczywiście przez wiele, wiele lat, przez lata Związku Sowieckiego, Kościół katolicki był tak naprawdę jedyną ostoją polskości i takie identyfikowanie Polaka z katolikiem i odwrotnie było jak najbardziej uprawnione. Natomiast także no, po powstaniu niepodległych państw Ukrainy, Białorusi, ta wspólnota, wspólnota kościoła katolickiego na tych państwach ulega także procesom białorutynizacji, ukrainizacji. Coraz więcej wiernych to osoby innej narodowości niż Polska i takie procesy widać. Natomiast przy kościołach, przy parafiach dalej w wielu miejscowościach skupia się życie organizacji polskich, przy parafiach powstają chociażby chóry, prowadzone jest kształcenie w zakresie języka polskiego, organizowane są różne uroczystości patriotyczne, uroczystości z okazji ważnych rocznic, świąt kościelnych i polskich świąt państwowych. Także dalej Kościół w dużej mierze jest ostoją polskości, bardzo wielu księży jest z pochodzenia Polakami, chociaż także powoli ta sytuacja się po prostu zmienia. Jeśli chodzi, może przechodząc powoli, jeśli chodzi o badania prowadzone przez Instytut Andersa, cóż, uznaliśmy, że należy przeprowadzić badania, ponieważ po prostu takich badań nam brakowało. Już tutaj nie wchodząc w szczegóły, parę lat temu polski MSZ wydał dwukrotnie wydał taką informację na temat Polonii i Polaków za granicą, gdzie niemal z całego świata zostały zebrane takie dane. Natomiast są to już dane sprzed kilku lat. Są to dane, które były no, w pewien sposób podawane przez polskie ambasady. Polskie placówki dyplomatyczne uzyskiwały informacje na temat funkcjonowania organizacji polskich. Z jednej strony z danych oficjalnych, ukraińskich, białoruskich, chociażby w tym przypadku, oraz od prezesów czy ogólnie kierowników, szefów organizacji polonijnych, organizacji polskich na Ukrainie, Białorusi. No i cóż, recenzenci tej pracy wprost napisali, że nie jest to do końca może obiektywne spojrzenie. Brakuje cały czas takich bardzo szerokich, skrupulatnych badań prowadzonych przez sposób naukowy. To też my tutaj postulujemy na koniec, że takie badania szeroko zakrojone należy prowadzić, żeby jakby jak najbardziej, jak najwiarygodniej oszacować liczbę ludności polskiej na Ukrainie i Białorusi oraz żeby w sposób jak najbardziej taki szeroki przedstawić problemy, które dotyczą i zjawiska, które dotyczą właśnie naszych rodaków na wschodzie. Postanowiliśmy przeprowadzić takie nasze skrócone, pilotażowe badania na 95 osobach polskiego pochodzenia. Tyle kwestionariuszy badawczych odzyskaliśmy. Nie jest to może zbyt duży wynik, ale według mnie te badania były na tyle przekrojowe, prowadzone wśród osób w wieku 15-65 lat, z różnych miejscowości, o różnej wielkości, różnych zawodów i wykształcenia, że pewne zjawiska już nam pokazują. Cóż, to były badania prowadzone w epoce COVID w 2020 roku i niestety nie mogliśmy prowadzić ich. Osobiście prowadziliśmy je za pośrednictwem formularzy elektronicznych. Także też tutaj oczywiście te badania może nie są w pełni, nie posiadają takiego pełnego rzetelnego aparatu naukowego, natomiast dla nas bardzo dużo nam one mówiły o tym, w jaki sposób te organizacje funkcjonują. Jeśli chodzi o te badania i ankietowanych, podzieliliśmy ankietowanych na dwie grupy i to w dużej mierze pokazuje nam pewną dynamikę, jaka zachodzi wśród społeczności polskich na Ukrainie i Białorusi. Podzieliliśmy na osoby młodsze, czyli do 30 roku życia oraz osoby starsze powyżej 31 roku życia. Oczywiście osoba w wieku 32 lat pewnie nie czuje się osobą starszą, ale
tutaj na potrzeby takiego badania, jakby tutaj te dwie grupy należałoby wyodrębnić. Osoby starsze to te, które pamiętają jeszcze w większości czasy Związku Sowieckiego. Osoby młodsze to te, które urodziły się już w niepodległych państwach Ukrainy i Białorusi. Widać tutaj już pewne różnice, chociażby jeśli chodzi o używanie języka polskiego na co dzień. Spośród badanych osoby młodsze, tutaj tylko 21% używało języka polskiego na co dzień, natomiast wśród osób starszych 41%. Te wyniki są i tak o wiele większe niż pokazują te oficjalne badania. Widzimy także, jak różnie te osoby młodsze i starsze podchodzą do organizacji polskich, które działają na Ukrainie i Białorusi. 59% tych osób badanych starszych było członkami organizacji polskiej, natomiast wśród młodych osób to już jest tylko 37,5%. Jeśli chodzi o korzystanie z oferty organizacji polskiej, wśród osób starszych niemal 75% korzystało z takiej oferty, natomiast wśród osób młodszych to jest niecałe 52%. Natomiast tutaj też należy zaznaczyć, że niektóre osoby, chociażby uczęszczanie na msze po polsku, uznawały za pewne korzystanie z oferty organizacji polskiej. Więc są tutaj ewentualnie osoby starsze, może więcej osób z tych starszych chodzi do kościoła. Ja nie wnikałem tak bardzo. Tutaj nie było takiej możliwości, ale myślę, że też dalsze badania by to pokazały. I jeśli chodzi o dalszą analizę tych ankiet, my jakby staraliśmy się dosyć systematycznie dzielić właśnie te grupy, żeby pokazać pewną dynamikę zmian i pewnych zjawisk, które zachodzą wśród społeczności polskiej na wschodzie. I pytaliśmy przede wszystkim o to, jaki jest stosunek osób badanych do organizacji polskich, jak oceniają ich ofertę, skąd dowiadują się o tej ofercie, o działaniach organizacji oraz czy te działania w pewien sposób odpowiadają ich potrzebom, czy są dla nich atrakcyjne. Taki pierwszy obszar to właśnie komunikacja i pozyskiwanie informacji o działalności polonijnej. Wśród osób młodych oczywiście głównym źródłem informacji są internet i media społecznościowe, ale jak tutaj widzimy, bardzo duża część z nich korzysta z takiej drogi pantoflowej, na takiej zasadzie, że usłyszą od znajomych, od rodziny, od kolegów, że jest jakaś akcja, coś się dzieje i wtedy może w takiej inicjatywie wziąć udział. Podobnie jest wśród osób starszych, ale tutaj najwięcej wskazało, że dowiadują się o różnych działaniach z ogłoszeń duszpasterskich. Natomiast bardzo duża część z nich, szczególnie wśród osób młodych, nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie. Takie informacje do nich po prostu nie docierały. To są te osoby, które często chciałyby wziąć udział w pewnych działaniach, ale nie wie jak. Informacje do nich nie docierają. W ich miejscowości taka organizacja albo nie istnieje, albo nie prowadzi żadnej działalności. Natomiast tutaj też zaznaczyłem, że rola takich mediów tradycyjnych, radio, telewizja, prasa była tak naprawdę marginalna. Niektóre osoby zaznaczały prasę, właśnie chociażby ten wspomniany Kurier Galicyjski, jako że stamtąd czerpią informacje o działalności polonijnej. Jeśli chodzi o działalność i częstotliwość działań, o formy działalności, ogółem najczęściej są to spotkania o charakterze religijnym i tutaj też wydaje się, że większość osób po prostu jako spotkania w ramach organizacji polskich traktowała chociażby msze święte, tudzież inne nabożeństwa. Natomiast bardzo duży procent, bo aż 60% jako formę działalności wskazało wycieczki do Polski. I też jeśli chodzi, kiedy poprosiliśmy te osoby o zaznaczenie takich form aktywności, które dla nich są najbardziej atrakcyjne, także zaznaczały wycieczki. Więc rzeczywiście tutaj poznanie tego kraju przodków, udanie się tutaj na studia, udział w wymianach, w jakichś obozach letnich jest dla nich bardzo ważny i tutaj oczywiście te działania, które są prowadzone od wielu lat, są jak najbardziej
trafione. Mniej osób zaznaczało spotkania edukacyjne dotyczące języka, historii, kultury polskiej, ale także niemal 50% zaznaczyło, że taką formą działalności najczęstszą są obchody świąt narodowych i ważnych rocznic. Jeśli chodzi o częstotliwość działań, niestety tutaj ta sprawa wygląda nieco gorzej. Co prawda, bardzo duża część organizacji co najmniej raz w miesiącu lub nawet raz w tygodniu organizuje pewne wydarzenia, natomiast ponad połowa albo organizuje zaledwie kilka razy w roku, albo badani nie potrafili wskazać w ogóle, kiedy takie działania się odbywają. Wiedzą, że taka organizacja istnieje, ale znowu tutaj prawdopodobnie jest duży problem z komunikacją, z przekazywaniem tych informacji, gdyż no, nie byli w stanie wskazać, jak często taka organizacja pewne wydarzenia, pewne działania podejmuje. No i w związku z tym ja już tutaj kilka takich problemów, które się nasunęły, wskazałem. Natomiast zadaliśmy respondentom takie może dosyć bezpośrednie pytanie, czy działania organizacji polonijnych odbywają się wystarczająco często, czy są różnorodne i atrakcyjne dla odbiorców oraz czy odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. No i tutaj znaczna część ankietowanych odpowiedziała negatywnie. Wśród osób młodych aż 37,5% odpowiedział, że nie, że organizacja polonijna nie spełnia ich oczekiwań. Niemal 40% no, nie potrafiło wskazać żadnej odpowiedzi, nie miało na ten temat zdania. Zaledwie 23% odpowiedziało, że tak, że ich oczekiwania spełnia. Osoby starsze, 41% wskazało, że tak, organizacja spełnia ich oczekiwania. Dużo, bo 33% odpowiedziało, że nie i ponad 25% uznało, że no, nie ma na ten temat zdania, czy nie potrafiło się wypowiedzieć. Więc tutaj znowu niestety widzimy pewną taką rozbieżność, która może wskazywać, że no, organizacje polskie często rzeczywiście działają, natomiast no, te kanały komunikacji, informowanie o działaniach oraz same działania, ich forma, ich zakres, ich tematyka, no nie zawsze jest prawdopodobnie dla tych osób młodych dostatecznie ciekawa i interesująca. Właśnie jeśli chodzi o te problemy, główne problemy, jakie widzą przedstawiciele młodego pokolenia, tutaj po prawej mamy wypowiedzi dwóch osób akurat z Ukrainy, jeszcze zaraz do nich wrócę, ale tak najogólniej rzecz ujmując, część inicjatyw po prostu nie jest atrakcyjna dla ich pokolenia, no, a struktury nie są otwarte na potrzeby młodzieży, tak? A także na propozycje płynące od nich. Tutaj ta wypowiedź, prezes jest bardzo niechętny do reagowania na wszelkie innowacje. To znaczy być może na podjęcie jakichś nowych form aktywności. Z czego to wynika? No właśnie po części wiąże się to z tym drugim punktem, czyli pewna niechęć kierownictwa danej organizacji do podejmowania konkretnych zmian i powierzenia steru rządów osobom młodszym. O ile w Polsce no bardzo wiele takich inicjatyw skierowanych do osób młodych jest organizowana przez osoby również młode, czy tam nieco starsze. Na Ukrainie niestety tak nie jest. To są pewne takie... To już może nie jest to zawarte, nie wynika bezpośrednio z ankiet, ale wynika to z takiego doświadczenia, z rozmów, wynika z pewnej takiej mentalności, tak, wschodniej, taka w sumie, jaka u nas funkcjonowała jeszcze niedawno, tak, że raczej kierowanie czymkolwiek, zarządzanie jest to domeną osób starszych, natomiast te młodsze często traktowane są na zasadzie takich tylko wolontariuszy, które mają wykonywać jakieś tam podstawowe zadania. I właśnie tu jest ten problem bardzo duży, który my zauważyliśmy, że do 18-19 roku życia te osoby jeszcze się odnajdują, tak? Odnajdują się w zespołach tanecznych, w chórach, w harcerstwie. Natomiast później widzą, że w takiej organizacji no, nie do końca one mogą się rozwijać. I oczywiście chcę to bardzo mocno podkreślić, nie dotyczy to wszystkich organizacji, bo my możemy wymienić wiele takich przykładów bardzo dobrych organizacji, które gdzie nie ma problemu, gdzie młodzi mają taką pewną bardzo dużą swobodę w działaniu, gdzie podejmują sami
koordynowania pewnych działań, ale nie zawsze jest tak, jak powinno być w innych organizacjach. Na pewno potrzeba jest takich więcej działań integrujących lokalną społeczność. Na to też wskazano w ankietach, że te organizacje bywają zbyt zamknięte, że nie do końca wychodzą z swoją ofertą do innych osób, które tam mieszkają. I też coś, o czym ja może jeszcze wspomnę na koniec, kiedy będę mówił o rekomendacjach. Młodzi ludzie często, i nie tylko młodzi, wskazywali na potrzebę rozszerzenia grup odbiorców. Co to znaczy? To znaczy, żeby te organizacje polonijne, polskie, nie działały tylko na rzecz społeczności polskiej. To znaczy, oczywiście, mają krzewić polską kulturę, mają ją podtrzymywać, ale żeby... Wyobraźmy sobie taką sytuację, że no, młoda osoba chodzi do szkoły publicznej. Większość ich znajomych, większość znajomych takich osób no, to są młodzi Ukraińcy, młodzi Białorusini. Oni może niekoniecznie czują się Polakami, ale może są zainteresowani tą polską kulturą. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jakby nie stawiać takiego muru, takiej przegrody, że my działamy na rzecz Polaków i my działamy, żeby oni tutaj nie ulegli chociażby ukrainizacji, ale że my mamy przede wszystkim pokazywać polską kulturę, polski język lokalnej społeczności, nawet niekoniecznie Polakom, ale wszystkim osobom zainteresowanym historią, kulturą, językiem polskim. Takie wypowiedzi także w ankietach znaleźliśmy. I ostatnia taka grupa wypowiedzi, które się pojawiły, wskazano na potrzebę częstszych kontaktów z Polską, polskimi organizacjami oraz chociażby z polską młodzieżą. No i właśnie te kontakty na zasadzie chociażby wyjazdów czy wizyt studyjnych, my jako Instytut Andersa wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie realizowaliśmy właśnie w formie programu Aktywni dla Polski. I czasami naprawdę nie trzeba było wiele, bo ci młodzi ludzie, to już jest taka anegdota, którą często opowiadam, ale zabraliśmy ich do jednego z urzędów. I oni się tam zdziwili, że urzędnicy pracują, że ich przyjmują, że im powiedzieli o tym, co robią, ale że pracują, a nie tylko piją kawę, bo oni mają takie doświadczenia ze swoich rodzinnych stron, że tak powiem, że no urzędy no nie są dla ludzi, tak? Urzędy są dla urzędników. Natomiast tutaj w Polsce oczywiście wiemy, jak to bywa, natomiast tam trafili na dobry zespół, który pokazał im, że rzeczywiście się pracuje, że urząd jest dla ludzi, że mogą tam załatwić sprawy, że mogą to zrobić w sposób no, na pewno lepszy niż gdzieś za naszą wschodnią granicą. Więc nawet takie wizyty są dla nich bardzo ważne, bo pokazują, jak to powinno wyglądać, pokazują pewne doświadczenia tej transformacji ustrojowej. Można oczywiście pokazywać pozytywne doświadczenia, jak i te negatywne doświadczenia, bo to jest też bardzo ważne, żeby się na tych błędach uczyć, żeby pokazywać te nasze dobre praktyki, które stosujemy, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie w Polsce. No więc tutaj, jeśli chodzi o inicjatywy, które są podejmowane które mogły być podejmowane, które są najbardziej atrakcyjne dla społeczności polskiej, to cóż, osoby młode wskazały przede wszystkim właśnie na te wyjazdy do Polski, często na dłuższy okres, no bo ponad 32% respondentów z tej grupy uznało za taki najbardziej atrakcyjny proponowany program stypendialny umożliwiający podjęcie studiów w Polsce. No i tutaj jakby nie dziwi nas, tak, bo tych studentów ze wschodu na polskich uczelniach jest coraz więcej. No, oni widzą szansę na lepszą edukację, na lepsze życie gdzieś w Polsce. No i jakby takie same zjawiska dotyczą Polaków, którzy mieszkają na wschodzie. Natomiast także duża część wskazała, że po prostu chciałaby uczestniczyć w edukacyjnym obozie letnim na terytorium Polski, w programie stażowym. Także w jakichś krótkoterminowych wymianach studenckich czy uczniowskich oraz wycieczek oraz udział w wycieczkach do Polski o charakterze turystycznym, kulturalnym, krajoznawczym. Natomiast no, na dalszych miejscach znalazły się te inicjatywy, które mogą być realizowane w miejscu zamieszkania,
Przede wszystkim miały być to akcje charytatywne oraz chociażby warsztaty z języka polskiego oraz pewne działania mające na celu wzrost aktywności społecznej. Taka była wizja młodych. Natomiast osoby po 31 roku życia znowu tutaj wskazały przede wszystkim na udział w wycieczkach do Polski, ale już raczej tych krótkoterminowych, o charakterze turystycznym i kulturalnym. Są to osoby, które już w pewien sposób mają ugruntowaną pozycję, życie zawodowe na Ukrainie, Białorusi, ale chciałyby odwiedzić Polskę i taka forma działalności, taka forma aktywności, tak, którą mogłyby podjąć w ramach organizacji polskich dla nich była najbardziej atrakcyjna. Natomiast też wiele osób właśnie te wizyty wskazało związane z zapoznaniem się z funkcjonowaniem polskich instytucji, uczelni, urzędów oraz działaniem organizacji pozarządowych, więc dosyć duża grupa. Natomiast mniejszym zainteresowaniem, ale także często były wskazywane takie inicjatywy jak stworzenie platformy internetowej gromadzącej informacje o różnych inicjatywach, możliwość podjęcia pracy lub stażu na terytorium Polski lub zorganizowanie chociażby wystawy lub spektaklu teatralnego, który ma osobom właśnie tam z lokalnej społeczności przybliżyć współczesną kulturę polską. Także te wszystkie kwestie, które tutaj zebraliśmy, które pojawiały się w ankietach, te wypowiedzi, no wskazują, że zainteresowanie osób zarówno młodych, jak i tych starszych kulturą polską jest bardzo duże. Natomiast widzimy pewne zjawiska, które mogą być niepokojące, szczególnie wśród osób młodszych. I tutaj no przede wszystkim ten zanik znajomości języka polskiego, czy też zanik znajomości używania języka polskiego na co dzień, zerwanie pewnych więzi z takim środowiskiem lokalnym, tak, środowiskiem organizacji polskich, które mogłyby automatycznie no, dbać o tę sferę duchową, tam wśród tej młodszej grupy następuje. I postanowiliśmy stworzyć bazę takich pewnych rekomendacji, tak, pewnych takich naszych zaleceń, myśli, które mogłyby być wdrażane, które chcielibyśmy, żeby ten raport właśnie zainicjował. I między innymi te spotkanie oraz wcześniejsze debaty na temat właśnie raportu, czy też podcast zrealizowany przez Instytut Sandersa mają na celu przede wszystkim to, żeby może gdzieś te nasze myśli trafiły do osób, które no, chociażby należą do takich organizacji, czy też pomagają Polakom na Ukrainie, Białorusi od wielu lat, często z ogromną pasją, z ogromnym poświęceniem, ale także no, gdzieś do decydentów, do ludzi, którzy decydują właśnie o tych formach pomocy Polakom na wschodzie. Pełne te rekomendacje oczywiście są dostępne w naszym raporcie. On jest do pobrania na stronie internetowej Instytutu Andersa. Tam jest dostępny. Ja tutaj postaram się tak w największym skrócie je przedstawić. No więc po pierwsze, oczywiście należy przeprowadzić kompleksowe badania statystyczne, dające no, jak najbardziej rzetelny obraz społeczności polskiej na Ukrainie i Białorusi. Oczywiście takie odpowiednie zdefiniowanie problemów i potrzeb różnych środowisk na Ukrainie i Białorusi no, da nam no, to podstawy do tego, żeby jak pomagać nawet w konkretnych rejonach, bo inne są troszkę potrzeby społeczności polskiej w takich dużych skupiskach. Takimi skupiskami no, w przypadku Białorusi jest na przykład Grodzieńszczyzna, na Ukrainie jest to obwód żytomierski, tudzież obwód lwowski, a inne w takich powiedzmy enklawach, tak? Czy inne są na wsi, inne są w dużych miastach, bo o ile występują wsie, gdzie odsetek ludności polskiej to jest nawet 90 parę procent, no tyle w miastach, oczywiście, gdzie to społeczeństwo jest bardziej zatomizowane, no te potrzeby wyglądają nieco inaczej. Więc na podstawie tylko takich rzetelnych badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, będziemy w stanie na te potrzeby lepiej odpowiedzieć. Oczywiście takie prace już powstają, natomiast one zazwyczaj powstają i dotyczą pewnego rejonu, obwodu,
miasta, natomiast warto by podjąć takie działania jak najszersze. I tak jak wspomniałem, no istnieją raporty Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2009-2013 roku, ale tutaj no, wskazano właśnie na te takie ich defekty, o których wspominałem na początku. Nie do końca są to oczywiście raporty oparte na badaniach naukowych. Także to jest zdecydowanie bardzo, bardzo potrzebne. To, co my jakby rekomendowaliśmy, no to jest oczywiście taka bardzo ogólna myśl, ale pewna redefinicja celów przyświecających polityce prowadzonej wobec Polaków na Ukrainie i Białorusi. No i tutaj też liczyłbym może na jakąś dyskusję wobec tego postulatu, bo oczywiście jest on bardzo, bardzo ogólny, ale chodzi przede wszystkim o coś takiego, że uważamy, że organizacje polonijne muszą w miarę swoich możliwości no, wychodzić poza taki schemat towarzystw dla Polaków, tak, na rzecz bycia przede wszystkim ambasadorami Polski wśród lokalnych społeczności, ambasadorami polskiego języka, polskiej kultury, zwłaszcza, że zainteresowanie językiem i kulturą wzrasta. Oczywiście wiąże się to przede wszystkim z kwestiami ekonomicznymi, z kwestiami migracji, tak? Ludzie uczą się języka polskiego, żeby po prostu podjąć w Polsce pracę. Po części jest to praca sezonowa, ale po części młodzi ludzie no, rzeczywiście gdzieś tam wiążą tą przyszłość z Polską, podjęciem studiów, a później pracy w Polsce. Też trzeba zauważyć, że no, nie wszyscy Polacy, czy nie wszystkie osoby pochodzenia polskiego chociażby ubiegają się o kartę Polaka. Ja sam spotkałem się z taką postawą i to nie raz, że ludzie, osoby polskiego pochodzenia no właśnie mają te polskie korzenie, ale same już z tą polskością się nie utożsamiają. Ta Polska jest gdzieś tam dla nich pewnym no pewnym elementem ich tożsamości. Wiedzą, że babcia, dziadek, pradziadek, prababcia byli Polakami, natomiast oni sami już wychowali się w tym środowisku ukraińskim, białoruskim. No i cóż, czasami ta karta Polaka nie do końca pokazuje, kto jest zainteresowany kulturą polską, kto czuje ten związek. A no też zdarzały się takie przypadki, że rzeczywiście kartę Polaka próbowały uzyskać osoby, które no nie do końca są związane tak, z kulturą polską. I też no, chyba nie do końca dziś powinniśmy traktować Polaków na Ukrainie i Białorusi tylko przez pryzmat takim osobom, które po prostu trzeba za wszelką cenę pomagać, trzeba no, traktujemy jako takich oderwanych od macierzy, często prześladowanych, często osaczonych w tym środowisku. Na przykład wśród osób młodych, tam wśród młodych Polaków to, no, to tak troszkę nie wygląda, tak? Oni żyją w środowisku osób, które są Ukraińcami, Białorusinami, mówią po ukraińsku, białorusku, rosyjsku. To są ich koledzy ze szkoły, to są ich koledzy z pracy, z uczelni. No i teraz no, nie można stawiać, według mnie przynajmniej, takiego muru, pewnej ściany między nimi, tak? Że teraz temu pomagamy, bo jest Polakiem, albo tego chcemy na siłę zatrzymać. Oczywiście chcemy, tak? Chcemy, żeby ta tożsamość w nim pozostała, to zainteresowanie polską historią, polską kulturą, ta świadomość. Natomiast też nie można tworzyć pewnych barier, bo to takie pewne bariery na zasadzie to jest nasze, to jest obce. Widzieliśmy na przykład, jeśli chodzi o właśnie zabytki tej kultury materialnej. Obserwowaliśmy przez wiele lat, i do dzisiaj tak właściwie jest, że no albo kompletnie władze najpierw Związku Sowieckiego, później Ukrainy i Białorusi traktowały pałace, kościoły na zasadzie w ogóle, że nas to nie dotyczy, że to jest zabytek po Polakach i należy no po prostu albo go się zniszczy, albo przerobi na magazyn, albo po prostu będzie stał i niszczał. Z drugiej strony mieliśmy tak, że czasami niektóre chociażby pałace miały często miejsce na Białorusi, są na siłę traktowane jako na przykład zabytek kultury tylko białoruskiej albo tylko ukraińskiej i znowu wymazywana jest ta ich polska przeszłość. No i tutaj to troszkę nie do końca tak działa, tak? To są zabytki, to jest historia, to jest pewne dziedzictwo kulturowe, które kształtowało zarówno naród polski, ale czerpali z niego zarówno Ukraińcy i Białorusini. Kontakty z językiem polskim, kontakty z Polakami
to jak właścicielem danej ziemi był Polak, a nie Rosjanin, który wspierał na przykład tych właśnie chłopów Rusinów, którzy no później stawali się Białorusinami czy Ukraińcami, w tym, żeby nie używali języka rosyjskiego, no był tutaj jakby kluczowy, tak? On zapobiegał rusyfikacji, a dawał podstawę do kształtowania się właśnie tej kultury ludowej, która dała początek no, tym właśnie narodom. Więc tutaj też niektórzy komentatorzy polonijni przypomina sobie taką rozmowę, debatę właśnie na tematy polonijne, że niekiedy tak dużym zagrożeniem nie jest białorutenizacja czy ukrainizacja, tak? Bo to są jednak tutaj my wywodzimy się jednak w dużej mierze z jednego pnia, tak? I tam tych akcentów takich związanych z cywilizacją zachodnią, z chrześcijaństwem zachodnim jest bardzo, bardzo dużo w tych kulturach i właśnie to trzeba jakby tam pobudzać i wzmacniać. Natomiast problemem jest rusyfikacja, problemem jest to, że bardzo wielu Polaków na Ukrainie i Białorusi nie ulegało temu, że coraz częściej używa języka na przykład ukraińskiego, tylko coraz częściej właśnie używali języka rosyjskiego i takie i to jest rzeczywiście tutaj niektórzy komentatorzy stwierdzali, że to są właśnie te osoby stracone, że o ile będą czuli bardzo mocny związek z Ukrainą, Białorusią, to no, te osoby jakby nie są stracone, a jeżeli będą czuły związek z Rosją, z państwowością rosyjską, tutaj jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, bo ten pień kulturowy już jest jednak nieco odmienny. Czy to jest taka teza, nad którą myślę bardzo, bardzo ważne jest, aby debatować właśnie na temat tego stosunku państwa polskiego, polskich organizacji do naszych rodaków na wschodzie. Takie rzeczy myślę dosyć prozaiczne, ale ważne. To jest przede wszystkim poprawa funkcjonowania promocji działań organizacji na Białorusi i organizacji wspierających Polaków na Ukrainie i Białorusi. Takie wiodące organizacje, o tym też nie wspominałem, działalność wiodących organizacji, takich jak Wspólnota Polska, czy Pomoc Polakom na Wschodzie, czy Fundacja Wolność i Demokracja, one jeszcze wśród wielu naszych rodaków na Wschodzie nie są znane, ich oferta nie jest znana. Ci ludzie nie wiedzą często, że na wyciągnięcie ręki jest na przykład udział w jakimś bardzo ciekawym programie. Te organizacje często nie mają stron internetowych w wersji białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej. Oczywiście no, można mówić, że jest to pewna selekcja osób, które są zainteresowane, nie wiem, tylko wzięciem udziału w czymś ciekawym, a nie czują związków z Polską. Ale trzeba pamiętać, że wielu Polaków nie jest polskojęzycznych po prostu, nie posługuje się na tyle dobrze językiem polskim, żeby gdzieś na jakiejś stronie wyszperać interesujące ich informacje o różnych programach. My w ramach programu Aktywni dla Polski mamy wiele osób, które niemal w ogóle nie posługują się językiem polskim, a zdarzały się też przypadki, że właśnie po wizycie w Polsce, w Lublinie, no też te osoby jakby ten swój język polski szlifowały, rozwijały i teraz mówią po polsku bardzo dobrze, więc to jest też jakiś nasz mały sukces i trzeba o tym po prostu pamiętać. No i to, co powiedziałem, lepsze komunikowanie działań i celów organizacji polskich tam, czyli dobre profile na Facebooku, dobre strony internetowe. Oczywiście to wszystko kosztuje czas, pieniądze, ale tutaj może się to wiąże z tym właśnie zaangażowaniem ludzi młodych w prowadzenie stron internetowych, wprowadzenie profili na Facebooku, żeby to młodzi ludzie dla młodych tam coś robili, żeby coraz częściej ci ludzie młodzi, i to się wiąże z piątym punktem, przejmowali ster w takich organizacjach, żeby zreorganizować, żeby zmienić pewne praktyki, tak, tych podmiotów polskich na Ukrainie i Białorusi, żeby to coraz częściej ci ludzie młodzi mogli realizować swoje inicjatywy. Także też myślę, że wsparcie dla organizacji skupiających młodzież polską, ale także ukraińsko-białoruską. Mnie tutaj w pewnym sensie urzekł na przykład taki studenckie koło na Uniwersytecie w Żytomierzu, które z jednej strony jest kołem skupionym wokół kultury polskiej właśnie, które gromadzi w dużej mierze młodzież polską, ale także w tych działaniach bierze udział młodzież ukraińska, białoruska, która może tą kulturę polską
poznać. No i właśnie to, co jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. No, skąd się wzięli właściwie ci Polacy na Ukrainie i Białorusi? Tak się zastanawiałem, po prostu pisząc między innymi ten raport, że to są często ludzie, którzy no, byli genterutenus natione polonus, że to byli ludzie, którzy wcześniej byli Rusinami, no takie wielkie rody, które się dzisiaj kojarzą z Polską, chociażby, nie wiem, Radziwiłłowie, Wiśniowieccy, Pacowie, Czartoryscy, to byli albo Rusini, albo Litwini, dla których ta kultura polska, polski język był po prostu atrakcyjny. Oni się spolonizowali, tak? I większość ludzi, którzy dzisiaj gdzieś żyją na Kresach, no to jakby tam dokopać się wiele, wiele pokoleń wcześniej, pewnie też byli Rusinami, byli Litwinami, ale dla nich ta kultura polska była po prostu atrakcyjna. Polskie wartości, polskie no, takie poczucie wolności, pewna taka tradycja, którą dzisiaj no, czasami się pogardliwie nazywa tą kulturą sarmacką, ale no, to było po prostu atrakcyjne. Kościół katolicki był atrakcyjny. Właśnie te wszystkie wartości, które ze sobą niosła zachodnia cywilizacja za pośrednictwem Polski, były atrakcyjne. I to jest ważne, tak, że ci ludzie warto, żeby to poznawali. To też myślę jest ogromne zadanie dla takich polskich organizacji właśnie młodzieżowych, czy tych o profilu patriotycznym, związanym z tymi tradycyjnymi wartościami, że tam jest ogromna misja do zrobienia po prostu, żeby tym ludziom pokazywać te polskie pozytywne wartości, żeby wokół nich budować też współpracę ponadnarodową, tak? Także z tą młodzieżą ukraińską, białoruską, bo myślę, że no kto wie, za parę lat może ta sytuacja się zmieni, no to już na pewno gdzieś na Zachodzie i w Polsce znajdą się takie organizacje, które im pokażą Zachód, ale no może nie do końca taki, z jakim Zachodem my się zgadzamy. Więc myślę, że tutaj jest, że te drzwi stoją otworem i że warto tam pracować, warto z nimi nawiązywać współpracę. Właśnie ta młodzież polska, polskie organizacje mogą być świetnym dla takiej współpracy po prostu pośrednikiem, łącznikiem. Oczywiście wśród młodych Polaków i studentów warto promować przedsiębiorczość, warto chociażby wspierać rozwój aktywności w branży turystycznej, warto pokazywać, no, budować też tą silną polską przedsiębiorczość. Oczywiście w warunkach Ukrainy i Białorusi jest to dosyć trudne, ale myślę, że warto, żeby wzmacniać także ten kapitał ekonomiczny środowisk polskich na Ukrainie i Białorusi, bo to oczywiście naturalnie też procentowałoby, może po części finansowało tą działalność, tak? Żeby to nie wszystko szło taką drogą okrężną przez budżet państwa polskiego, które później gdzieś te środki są redystrybuowane dla różnych organizacji, to być może tam uda się właśnie zbudować na tych zasadach właśnie silnej gospodarczo mniejszości polskiej właśnie te atrakcyjne polskie organizacje. Ponieważ już ten mój czas zaplanowany dobiega końca, mam nadzieję, że podzieliłem się też takimi nowymi myślami, bo temat oczywiście Polaków na wschodzie nie jest nowy, on cały czas wraca. Oczywiście wrócił ostatnio w bardzo takim przykrym kontekście związanym z aresztowaniami tych czołowych działaczy mniejszości polskiej na Białorusi. Ale no, trzeba pamiętać, że oni tam są cały czas i że warto po prostu się zastanawiać, warto wypracowywać pewne strategie, pewną jakby jednolitą i skuteczną politykę państwa polskiego i może pewne nowe formy działań. I też ja to ostatnio rozmawiałem z pewną działaczką polonijną akurat z Europy Zachodniej, ale też ona się ze mną zgodziła, że my czasami tak dzielimy to no, że Polacy emigranci są na Zachodzie, tak, a tutaj została ta Polonia Kresowa w wyniku no, chociażby porozumień jałtańskich, tak czasami się to dzieli, jakby to byli inni Polacy. No nie, na całym świecie żyją ci sami Polacy, oczywiście często mówią różnymi językami, wychowywali się w różnych tradycjach politycznych, ale są ci sami i też czasami nie możemy ich traktować, już tak mówiąc na zakończenie, jak takich osób, którym trzeba tylko pomóc, bo bez nas sobie nie poradzą. To czasami się też niedobrze, na przykład, może to dziwne porównanie, ale traktuje się też osoby niepełnosprawne, tak, jako jakieś inne. A one to są takie same osoby,
mówię, że już wracając do Polaków na wschodzie, które no też chcą zdobyć dobrą pracę, chcą założyć rodzinę, więc może też traktować je nie tylko przez pryzmat pewnej kultury i takiego, nawet nie wyższej kultury, ale folkloru, ale jako ludzi, z którymi można podjąć pewne działania na rzecz społeczności lokalnej, nie wiem, chociażby środowiska, działania takie wolontarystyczne, pomoc osobom słabszym, coś, po prostu pewne wspólne projekty, które nas połączą na bazie języka polskiego, na bazie też kultury polskiej, ale realizować coś, co po prostu rozwinie nas i zawodowo, i społecznie, i da nam wszystkim pewne takie pozytywne bodźce i pozytywne doświadczenia. Więc może to taka jeszcze myśl na koniec. Serdecznie dziękuję za uwagę i za wysłuchanie tego wystąpienia. I oczywiście, jeżeli się pojawiły jakieś pytania, na co bardzo liczę, to zachęcam do ich zadawania. Dziękuję bardzo za Twój wykład. I tak jak wspominałeś, jak ja wspominałem wcześniej, teraz przejdziemy do części, powiedzmy, nazwijmy to dyskusją, tak? Jeżeli chodzi o pytania, na ten moment pojawiło się jedno, które pozwolę sobie teraz przeczytać, a mianowicie odnośnie tego wsparcia, tak jak mówiłeś tutaj, na gruncie finansowym tych organizacji polonijnych, to znaczy jak Polska może inaczej niż system grantowy wspierać Polaków na wschodzie oraz czy uważasz, że ten system grantowy, jaki dzisiaj mamy, jaki mamy obecnie, się usprawdza? To znaczy tak, też tutaj mieliśmy taką dyskusję przed nagraniem, bo oczywiście przez wiele lat ta ilość organizacji, które pomagały Polakom na wschodzie, była jakby ograniczona. Oczywiście taką wiodącą organizacją jest Wspólnota Polska, mamy Pomoc Polakom na wschodzie, mamy chociażby Fundację Wolność i Demokracja. I myślę, że ten system grantowy, on nie jest zły, tylko pytanie właśnie na co te pieniądze są przeznaczane, bo część inicjatyw jest bardzo, no, bardzo, bardzo dobra, a część inicjatyw niekoniecznie, bo właśnie tutaj ta kwestia leży w tym, w jaki sposób się do tych Polaków na wschodzie podchodzi. I mam wrażenie, że niekiedy do młodzieży chociażby polonijnej, która ma lat kilkanaście, tak? No wszyscy chyba niedawno też mieliśmy kilkanaście lat i wiemy, co nas wtedy interesowało. No nie zawsze interesował nas jakiś przynudny wykład, zgromadzenie, nie wiem, ludzi na sali, tak, czy traktowanie. Też miałem pewne takie doświadczenia, kiedy ludzi po prostu w wieku 18-20 lat traktowało się jak dzieci, tak, które przybyły do Polski na przykład, gdzieś tam mieszkały gdzieś, nie wiem, w bursie i o 22 już musiały cicho spać, tak. Myślę, że tutaj też czasami brakuje takiego partnerskiego podejścia i pracy chociażby z mniejszymi grupami. Też te grupy, które na przykład przyjeżdżają do Polski, są niekiedy bardzo liczne, nawet kilkudziesięcioosobowe, tak, z jednej miejscowości. I oczywiście tak jest czasami łatwiej, ale często jak już one tutaj przyjadą, zobaczą pewne zabytki, wysłuchają jakichś kilku wykładów, czasami uczestniczą w warsztatach, niekiedy bardzo, bardzo fajnych, żeby było jasne, ale później wracają i brakuje tutaj tego kontaktu na przykład z Polakami, brakuje kontaktu z polskimi uczniami, jeśli już mówimy o osobach młodszych. Brakuje takiego poznania, takiej zwykłej Polski, tak? Tej młodzieży, tych na przykład perspektyw, jakie stoją przed młodzieżą, jakie tutaj są dostępne. Więc myślę, że tutaj bardziej problem jest może forma działań niekiedy niż sam system grantowy. No bo oczywiście dzisiaj mamy taką sytuację, że w ramach różnych chociażby grantów, tak, różnych projektów, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale także takich form, na przykład jak Narodowy Instytut Wolności, każda organizacja, która ma pewien dobry pomysł, może go zrealizować, tak jak my ze środków także publicznych realizowaliśmy program Aktywni dla Polski. I oczywiście my też się uczymy, też na podstawie ostatnich trzech edycji wyciągaliśmy pewne wnioski. Część rzeczy zrobiliśmy dobrze, część źle. Fajne jest to, że na przykład zostały nam te kontakty, my utrzymujemy te kontakty z tymi osobami, nawet pewne działania razem podejmowaliśmy.
Więc rzeczywiście dobre jest to, że coraz więcej jest takich organizacji, często małych, które na podstawie tych swoich kontaktów próbują wnieść coś nowego, tak? Po prostu pewne nowe formy działań, nie ograniczające się tylko do właśnie tej takich, nie wiem, prezentacji zespołów artystycznych, wizyt takich ogromnych grup, tak? Wysłuchania kilku wykładów, pokazania kilku zabytków, tak? W sytuacji, gdzie na przykład młodzi ludzie często nawet nie do końca rozumieją, co się do nich mówi, bo język polski u nich jest na niskim poziomie. Natomiast jeśli chodzi właśnie, bo ja tutaj może troszkę kluczę, nie mam jakby jasnej recepty, tak, czy ten system jest dobry, czy zły. Natomiast system oparty na tym, że organizacja, no jakby każda organizacja, która ma jakiś dobry pomysł, może złożyć wniosek i może uzyskać dofinansowanie. Sytuacja, w której no, eksperci oceniają pewną innowacyjność tego wniosku, pewne doświadczenie organizatorów i organizacji, które mają w kontaktach z Polakami i na tej podstawie takie wnioski są oceniane i po prostu można zrealizować pewne pomysły. Myślę, że są dobre. No nie wiem, czy ewentualnie oczywiście na przykład do systemu, nie wiem, odprowadzania 1% dla organizacji pożytku publicznego, nie wiem, pewnie nie ma szansy, żeby włączyć do niego na przykład organizacje polskie na Ukrainie i Białorusi jako organizacje pożytku publicznego. Mogą tutaj być na przykład te organizacje polskie, tak, chociażby przytoczona wspólnota polska, na które można przekazać bezpośrednio do budżetu tych organizacji pewną część swojego podatku. No to wszystko jest, myślę, dobre. No oczywiście ja jakby, tak jak powiedziałem, jakby innego w tym momencie rozwiązania niż taki system grantowy, myślę, dobrego nie widzę. Oczywiście warto tutaj też wspierać pewnym takim know-how, tak? Jeżeli mamy polskie placówki dyplomatyczne, jeżeli mamy organizacje, no to czasami niewiele środków potrzeba, żeby pokazać pewne dobre rozwiązania. Żeby teraz mamy też erę COVID-a i oczywiście czasami niektórzy mamy dość łączenia się przez różne komunikatory, ale na tej zasadzie też można prowadzić chociażby no, lekcje języka polskiego, czy jakieś kursy, czy jakieś warsztaty, czy też przekazywać pewne nasze dobre rozwiązania naszym rodakom na wschodzie. Więc myślę, że tutaj także poza tym systemem można prowadzić bardzo, bardzo ciekawe i dużo dające działania mające na celu te wsparcie. Więc przede wszystkim system grantowy ok, ale wspierający przede wszystkim właśnie te takie innowacyjne rozwiązania oparte na doświadczeniach, oparte na kontaktach i też no niekiedy nawet propozycjach, tak, tych osób na wschodzie. Też mi się tak wydaje, że czasami właśnie jeśli chodzi o te złe pomysły, zbiórki książek. Z jednej strony są bardzo fajne, tak? Bo kontakt z polską literaturą oczywiście jest jednym z kluczowych elementów, jeśli chodzi o przekazywanie tej kultury, utrzymywanie tradycji. Ale czasami no, dla takich osób, kiedy dostają jakieś stare podręczniki, stare rozpadające się książki, jest to deprymujące. Albo kiedy oddaje się na wschód gdzieś tam jakieś harlekiny, których tutaj nikt nie chce czytać. A też ostatnio czytałem taki artykuł, że rzeczywiście to jest złe rozwiązanie, tak? Jeżeli przekazujemy książki, no to dobre, jakieś podręczniki, jakieś nowości. Więc mówię, tutaj przede wszystkim ja bym stawiał na pewne innowacje i też pomysły oparte na jakiejś burzy mózgów, na jakiejś wymianie doświadczeń, takie trafiające do ludzi młodych. Oni też mają sami w sobie bardzo wiele ciekawych pomysłów, które chcą realizować i czasami warto tylko zapytać, właśnie przeprowadzić jakieś badania i to zrealizować. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jeszcze dla pewności sprawdzę, czy nic nowego nam się w międzyczasie nie pojawiło, jeżeli chodzi o tą część dyskusyjną, ale z tego, co widzę, wyczerpaliśmy nakład pytań, także na tym będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję Ci jeszcze raz za to, że zgodziłeś się wystąpić u nas ze swoim wykładem. Przypomnę tylko, że naszym gościem był Bartosz Czajka, prezes Instytutu Generała Andersa.
No i też dla osób, które może bardziej cenią sobie formę pisaną, wspomnę, że w nadchodzącym numerze naszego kwartalnika właśnie nasz prelegent przygotował artykuł również związany z tą tematyką, także będzie można się również zapoznać z tym w wersji pisanej. Podobnie jak będziemy też mieli artykuł odnośnie zmian w ustawodawstwie oświatowym na Białorusi, temat, który też ostatnio był głośny, także wydaje mi się, że jak przy każdym numerze naszego kwartalnika nie zabraknie tematów związanych z polityką wschodnią, z polskimi kresami. Także na ten moment jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o nasze spotkania, planujemy zapewne zrobić przerwę wakacyjną, jeżeli chodzi o cykl spotkań, natomiast myślę, że przynajmniej jedno spotkanie jeszcze przed wakacjami uda się zorganizować, dlatego zachęcamy wszystkich do tego, aby śledzili nasze media społecznościowe, tam będziemy o tym informować. I na dzisiaj to już wszystko. Ja jeszcze raz dziękuję Ci, Bartoszu, za to, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym spotkaniu. Dziękuję serdecznie, było mi bardzo miło.